Znajdujemy się w leśnictwie Lutnia, w nadleśnictwie Chotyłów. Dzisiaj będziemy otwierali zmodernizowaną szkółkę leśną, czyli poczyniliśmy duże inwestycje, przebudowaliśmy cały system nawadniania i dzisiaj będziemy to uroczyście otwierać. Następnym punktem będzie sadzenie lasu pamięci Jana Pawła II. Pomysł na to przedsięwzięcie wymógł na nas czas po prostu. Szkółka zaczęła funkcjonować pod koniec lat 70. i ta infrastruktura, która była, nie spełniała wymagań, a musimy dostarczać najwyższej jakości sadzonki, żeby później szły do lasu i żeby były sprzedawane prywatnym odbiorcom na działki, do ogródków. Będzie to wyglądało tak, że zaprosimy Państwa na teren szkółki, następnie krótkie przemówienia, później uroczyste przecięcie wstęgi, dalej przejdziemy sadzić las. Oczywiście pozwiedzamy szkółkę, dalej przejdziemy sadzić las i spotkamy się na jakiś mały posiłek. Całość inwestycji kosztowała około 3 milionów i pieniądze pochodziły z funduszu leśnego. Jest to taki fundusz, na który składają się wszystkie nadleśnictwa w Polsce. Używamy go na wypadek klęsk dużych, typu wiatrołomy czy jakieś inne szkodniki nękające. Wtedy używamy tych pieniędzy lub też, jeśli nie ma takich klęsk, można z tych pieniędzy prowadzić inwestycje. I my właśnie za pomocą regionalnej dyrekcji dostaliśmy takie pieniądze z funduszu leśnego. To jest 13 hektarów szkółki. Niecałość jest pod produkcją, bo wiadomo, że część musi odpoczywać. Zakopane jest 9 km różnego rodzaju rur, które są połączone w przepompowni i połączone do zbiorników. Te duże zbiorniki, które tam Państwo widzicie, one służą do tego, żeby ogrzewać wodę. Bo nie można pryskać, znaczy podlewać zimną wodą rozgrzanych sadzonek. Dlatego woda stoi, ogrzewa się. Drugą taką funkcją, wartością dodaną tych zbiorników jest to, że zrobiliśmy osobny wjazd dla wozów straży pożarnej. Wiadomo, że zawsze jest problem z wodą u strażaków. I w tym momencie będą mogli sobie podjechać i jakby tankowali jeden po drugim, to 250 samochodów zatankować można. Zrobione jest ekologicznie, bo całość infrastruktury będzie samowystarczalna energetycznie przez to, że mamy tutaj instalacje fotowoltaiki. Znajdujemy się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Chotyłów. Jest to mienie Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. My jako Lasy Państwowe inwestujemy w coś, co z punktu widzenia takiego ekonomicznego, szybkiego nie jest racjonalne, ale my inwestujemy w przyszłość, w Polskę i tutaj zainwestowaliśmy prawie 5 miliony w szkółkę, czyli w gospodarstwo takie leśne, typowe, hodowlane, żeby tutaj młode pokolenie drzewek wyhodować, po to, żeby to gwarantowało bezpieczeństwo, suwerenność Polski, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo materiałowe, budowlane, a zarazem, żeby to produkt był i surowiec, a w zasadzie młode drzewka bardzo wysokiej, dobrej jakości, dobrze nawodnione, dobrze pielęgnowane, również jest tutaj chłodnia, czyli cały system nowoczesny, polegający na szkółkarstwie nowoczesnym, europejskim. Nowoczesna szkółka, nowoczesne takie gospodarstwo szkółkarskie, które tutaj widzimy, to jest rozwój leśnictwa w Polsce. No przede wszystkim muszą być, jak Państwo widzą, odpowiednie nawodnienie, również musi być chłodnia, miejsce przytrzymywania, magazyny na sprzęt, magazyny na przytrzymywanie tych sadzonek, które już zostały pozyskiwane, plus nasiona, plus chemiczne różnego rodzaju substancje. To jest sposób ekologiczny, dobry i gospodarski, zabezpieczone, tak żeby służyło nam wszystkim. Trzeba zacząć od tego, że takie szkółki to 99,9% należy do Lasów Państwowych, czyli to jest to coś, co się nie opłaca zwykłemu przedsiębiorcy. To jest inwestycja w przyszłość, bo te drzewka, które tutaj posadzimy, to dopiero pozyskamy te pieniądze, ten produkt za 100 lat. Plus sprzedawanie tego, można powiedzieć, tych małych drzewek na zewnątrz, to też nie jest takie dochodowe, ale jest to zrobione na wysokim poziomie, jakość jest dobra, drzewka są zdrowe i będzie przyroda i las zdrowy. My jako dyrekcja
Lasów Państwowych w Lublinie, czyli mamy 25 nadleśnictw. Z tego co wiem, to we wszystkich nadleśnictwach, czyli 25 takich obiektów, znaczy nie, może nie takich, na mniejszą skalę jest w naszej dyrekcji. Będziemy to co nieco redukować, bo za dużo jest tych szkółek, bo taka szkółka nowa, otwarta, ona zwiększyła produktywność 100%, 200%, czyli musimy gdzieś tam te mniejsze szkółki w inny sposób zagospodarować, ale na pewno będą służyły Lasom Państwowym i Lasom Polskim. Tak się czasami mówi, często to słyszymy, że takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Myślę, że to dzisiejsze wydarzenie przez pewną analogię może również przypomnieć nam o tym stwierdzeniu, bo rzeczywiście takie będą lasy za kilkadziesiąt, kilkaset lat, w jaki sposób o nie zadbamy. I to ważne, abyśmy patrzyli właśnie w takiej perspektywie dziesięcioleci przyszłych pokoleń, żebyśmy myśleli o naszym dziedzictwie w tych kategoriach. I chciałbym przy tej okazji bardzo podziękować, że właśnie taka instytucja jak Lasy Państwowe myśli i działa właśnie w takich kategoriach. Myśli o tym, jak to nasze najważniejsze, największe dziedzictwo pozostające w rękach publicznych rozwijać, zachować i przekazać jeszcze bardziej rozwinięte następnym pokoleniom. Ta szkółka to efekt właśnie takiej pracy i takiego sposobu myślenia i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Lasy Państwowe to bardzo ważna dziedzina polskiej gospodarki. Dbajmy o nie, starajmy się o to, aby były dobrze zadbane. Możemy je odwiedzać, możemy zbierać grzyby, jagody, możemy jeździć na rowerze. I to jest ważne i to jest możliwe właśnie dzięki temu, że są w państwowych, w publicznych rękach. Między innymi właśnie dlatego powołaliśmy Komitet w Obronie Polskich Lasów, aby zablokować wszelkie pomysły, które zmierzały właśnie do tego, żeby lasy de facto prywatyzować, przekazywać w zagraniczne ręce. To jest to dziedzictwo, o które musimy dbać i przekazywać następnym pokoleniom. Również dziedzictwo o charakterze przyrodniczym. Lasy Państwowe to największa organizacja ochrony przyrody. I ta szkółka jest tego doskonałym potwierdzeniem. Będzie służyć przez lata, przez dziesięciolecia do pomnażania lasów państwowych, ale również będzie dostępna i będzie służyć sektorowi prywatnemu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tę nowoczesną inwestycję, która na pewno przyczyni się do tego, że polskie lasy będą jeszcze piękniejsze i jeszcze lepiej będą służyć nam wszystkim.